warto gadać z pacjentem. Ale lęki nocne u 16-latka to dobry powód, żeby pomówić z jego rodzicami. Spisałaś się. Brzegi równe, bez uszkodzeń. Kolor w porządku. Długo masz te nocne lęki? Od 3 tygodni. Boi się kłaść do łóżka, jest wycieńczony. Co to panu mówi? Nic. Chciałem zobaczyć, jak mruga. Wymień jak najwięcej zwierząt na literę B. Biały słoń. Biały słoń to dobra odpowiedź. B jest trudną literą. O czym to świadczy? Nie ma uszkodzeń neurologicznych i pański syn nie zostanie kucharzem. Główną przyczyną nocnych lęków u nastolatków jest szok pourazowy. Czy w szkole była strzelanina? Zatem Dave... Dan. Drugim powodem jest molestowanie seksualne. Kto cię wykorzystuje? Nauczyciel? Zaprzyjaźniony sąsiad? O was też bym zapytał, ale zaprzeczycie. Nie skrzywdzilibyśmy syna. Chyba trafiłem. Milczenie wskazuje na molestowanie. Nic nie było, przysięgam. Miałem uraz głowy podczas meczu lacrosse. Wiedziałaś o urazie głowy? Nie wspomnieli o nim. Boi, po co? Pojechaliśmy do szpitala, zrobiono mu tomografię. Lekarz stwierdził, że nie ma wstrząśnienia. Domagaliście się mojej opinii, a teraz podważacie diagnozę. Lekarz w izbie dał ciała. Chłopak ma wstrząśnienie. Widziałem podwójnie przed wypadkiem. To wszystko zmienia. Potrzebujesz okularów. Dlatego widzisz podwójnie. Miałeś wypadek i doznałeś wstrząśnienia i przez to masz nocne lęki. Idź do okulisty. Miałeś używanie. Znajduję ciekawy przypadek, a ty mnie upokarzasz. Jesteś jedynaczką? Dlaczego tak sądzisz? Bo wszystko bierzesz do siebie. Może to pogląd kontrowersyjny, ale potępiam molestowanie seksualne. Chciałem się upewnić, że nie dmuchał go tatuś lub mamusia. Reszta była zasłoną dymną. Mam rodzeństwo. Ciekawe. Co? Nie ruszaj się. Znudziłem cię? Nie bardzo. Jesteś zmęczony? Czasami. Nie śpi, jasne, że jest. W tej chwili jesteś zmęczony? Czułeś to drgnięcie nogi? Nie bolało. Zwykłe drgnięcie. To skurcz miokloniczny. Częsty podczas zasypiania. Oddech zwalnia, mózg czasem sądzi, że ciało umiera i wysyła sygnał, by je pobudzić. Co z tego? On nie śpi, lecz czuwa. Przyjmij go.